Cześć, tak się macie, tutaj Pelka Damian, witam was w kolejnym odcinku Traore i ja. Żegnaj Gomez, decyzja była jednogłośna. Jego następcą jest również piłkarz Chelsea, Matt Miazga. Fajna karta, 191 cm wzrostu, naprawdę dobra pracowitość. No i statystyki też niczego sobie, mam nadzieję, że się dobrze spisze. No i co mogę powiedzieć, lecimy, trzeba wyjść z tej ligi. Nadal przegrałem tylko dwa razy w tej serii, co według mnie jest naprawdę imponującym rezultatem. Niektórzy tłumaczą to handicapem, ja tłumaczę to swoim skillem i wydaje mi się, że to, co ja głoszę, jest poprawne, ale no zobaczymy. Czas wyda wyrok. Dobrze, pierwsza ofiara została znaleziona, posiada skład z... no taki francuski. Pierwszy rzut rożny w tym meczu, Dimitri dośrodkowuje, jednak jest to... nie no, dobra główka, ponieważ mój piłkarz musiał interweniować. Po raz kolejny Francuz w narożniku boiska, tym razem krótkie rozwiązanie. Przy okazji zapomniałbym, dzisiaj Polska gra z Serbią. Jeden z pierwszych meczów przed Euro 2016, no jeden z nich będzie relacjonowany na moim kanale, ponieważ Polska będzie grała z Holandią w Gdańsku, więc szykujcie się na małego vloga. Wow, szaleństwo, czyż nie? No ale to będzie element złotych typów Damiana, jednak dzisiaj robimy złote typy Damiana w Traore. Ja, dajcie mi znać, jaki rezultat obstawiacie? Ja oczywiście wierzę w naszą reprezentację Poland Strong. Co jak co, Arek ostatnio odgrywa bardzo ważną rolę w zespole Ajaxu. Gdyby nie on, to kto wie, czy byliby teraz na pierwszym miejscu. Ostatnio miał miejsce wielki mecz Ajax kontra PSV. No i to właśnie gol oraz asysta Milika sprawiły, że ten mecz jego drużyna wygrała i tym samym są na pierwszym miejscu. Są na fotelu lidera, gratulacje. Oby to się przełożyło na grę naszej reprezentacji. No co jak co, Grosicki ostatnio ładne wrzutki robi. No żyć nie umierać. Musimy wygrać jakieś 3-0. Może i pompuję trochę balonik, jednak po prostu znam możliwości naszej reprezentacji i wiem, że to jest do wykonania. Wow, dobry dribbling. Piłkarz West Hamu w naszym polu karnym. Się bałem, że to zamienił na bramkę, ale nie, nie, nie. Butland jeszcze wszystko kontroluje. To jest równy mecz. Nie będę ukrywał, równy. Traore, pierwsza okazja w tym meczu. Dobra postawa środkowego obrońcy. Wielka szkoda, ponieważ wydawało mi się, że piłka leciała do siatki. Sami zobaczmy, definitywnie byłby to gol. Loris był bez cholera jasna. Czemu on ma obrońców? Wrzutka. Jeremy, dajesz. Znów. Traore się przedarł, to tylko kościelny. Co zrobi Traore? Oj, nie w tą stronę. Evra. O, legenda Manchester United stara się dorwać naszego piłkarza, jednak nie, to jest zagranie. I co to jest? To jest podanie, Loftus-Cheek w polu karnym! Nie zamienia tego na gola, corner, corner, nie, Traore utrzymuje piłkę i fantastycznie chciał tutaj przedryblować Matt Wiliego, jednak może wyjść z tego zabójcza kontra, Lukas. Wystarczy jedno podanie prostopadłe i to skończy się golem, ale serio? Bez offside'u, strzał z... oh. Nie pokonam Lorisa, nie ma opcji. Znaczy ja w siebie wierzę, jednak on broni dzisiaj tak dobrze, że tego się opisać nie da. Ulala! I z tego coś może wyjść Traore. Sam na sam, choć jest powstrzymywany przez Iworyjczyka. Strzał! Po raz kolejny. Francuz obronił, choć tutaj prawie że popełnił kuriozalny błąd. Wygrany pojedynek w powietrzu, piłka ląduje pod nogami Francuza ponownie. Tym razem zagranie do Lukasa, genialne zachowanie Stephensa. Lukas nie ma spalonego, Blaise Matuidi sam na sam z Butlandem, nie został on pok... Och, co za okropna bramka, 1-0. Nie ma opcji, to nie był spalony, Traore tak, no na viva to oddał ten strzał, jednak nie wierzę w to, że spalił. Według mnie był ustawiony idealnie, no ale jako, że sędziowie są tutaj cyborgami, no to oni wiedzą lepiej. Znaczy to nie była jakaś obraza, bo oni naprawdę są cyborgami, przecież to komputer. Ben Arfa, mamy genialną interwencję Butlanda. Kurde. Trzecia porażka w serii, ale będę z wami szczery, nie pamiętam kiedy ostatni raz tak beznadziejnie grałem. Naprawdę słabo to wyglądało, ale plus dla Miazgi, jego debiut i od razu zawodnik spotkania. Naprawdę wielka szkoda, że przegraliśmy. Okej, nadszedł czas na drugi mecz. O, takie drużyny to ja lubię. Jest Diego, jest Quintero. Jest Cabela, a na napadzie jest Yo. Ciekawie. Pierwszy strzał, dobra postawa Consigliego. Rzut rożny, który trzeba wykorzystać. Nie, Traore, naprawdę, ty nie wykonaj stałych fragmentów gry, bo ja cię tam gdzieś potrzebuję. Teixeira, odchodząca wrzutka. Dobijemy to, czy nie? Nie.
Oj, coś tu, że nadejdzie zabójcza kontra. Diego sam na sam z naszym obrońcą. I kontratakujemy, oczywiście. Mówiąc o zabójczej kontrze, chodziło mi o mój atak. Ej, no jak na środkowego obrońcy, to co za podanie! Ono ma! Co za podanie! Nie mówcie, że on trafi na... Kim on mnie tak wykiwał? Kto to jest? Fernandez jakiś. Pierwszy raz go na oczy widzę. Czerwona kartka dla rywala, tutaj nie może być innej opcji. Nie dość, że nie miałem piłki, to jeszcze to od tyłu było. Tylko czy sędzia się odważy to zrobić? Tak! Czerwona kartka! Dla kogo? Zobaczmy, kto to jest. Giovanni Sio, czyli napastnik drużyny przeciwnika. Lepiej być nie może. Ej. 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 Dobra obrona, wybij. Pięknie! Teixeira! Mocny strzał obroniony przez bramkarza. Co jak co, cudowna interwencja, czapki z głów, jednak czy to będzie skuteczna kontra Cabela? Nie, nie ma takiej możliwości, nasz bramkarz powinien to przejąć. Znów? Serio? Mam nadzieję, że tym razem wszystko dobrze się skończy, znów Benzema, Modric na pozycji środkowego napas... O, jeszcze Gareth Bale. Lepsza prawa pomoc niż napad, czyż nie? Mecz się bardzo dobrze rozpoczyna. Andres nie stał karany żółtym kartonikiem. No, jak na kapitana to bardzo dziwne zachowanie. Traore! Jeny! Wreszcie udał mi się strzał na bramkę z rzutu wolnego, jednak szkoda, że broni Courtois. Zaraz, zaraz, tak! Kolejna czerwona kartka i nie sta sfaulował mojego piłkarza. Naprawdę nie wierzę, że on to zrobił. Ponownie gramy z przewagą jednego piłkarza. Świetnie, bo co jak co, tego w tym meczu potrzebowałem. Gamboa, weź ty, uciekaj. Oj, bardzo możliwe, że Ribery trafi na 1-0. Ja oczywiście nie chcę dostać czerwonej kartki, dlatego nawet nie robiłem w ślizgu. Przeciwnik stracił pewność siebie, uderzył z dystansu i zmarnował dogodną sytuację. Kurde, przydałaby się jeszcze jedna czerwona kartka, wtedy może bym miał szansę. Traore przyjął rzut karny. Sergio Ramos popełnia cholernie wielki błąd. Prawdopodobnie dostanie też żółtą kartkę, czy sędzia? Nie. Sędzia go tylko upomniał słownie. Serio, tak? Z główki jeszcze? No to co, czy jesteście gotowi na bramkę? Ponieważ Bertrand Traore pod poprzeczkę, nie mógł tego zmarnować. 1-0. Aż nie wiem, co powiedzieć, ponieważ naprawdę się tego nie spodziewałem. Patrzę na skład przeciwnika, no nieźle. Trochę się nad nim napracował pod względem kupna monet, handlu, no cokolwiek tam kolega preferuje przy okazji FIFA Coins.pl. Gorąco zapraszam. Czerwona kartka dla Godina! Nie może być innej możliwości, czy sędzia się odważy to zrobić? To było niebezpieczne wejście i tak! O kurde! Gramy! Z przewagą dwóch graczy moje życzenie się spełniło. Ja złotej rybki nawet w domu nie mam, a tu się takie rzeczy dzieją i nie mówcie, że wygrywam przez Rage Quit. Proszę państwa, czy on tylko robi zmiany we form... Tak, zmiany w formacji. I Traore, poprzeczka! I obronił Courtois strzał własnego piłkarza. To, co się tutaj dzieje, jest niesamowite. No mam nadzieję, że będzie grał zaraz w ósemkę. Skoro tak się moje życzenia dzisiaj spełniają. Przy okazji, chciałbym dzisiaj wybić 100 milionów subów. To wykonalne? Traore, genialne zachowanie, ale nie. Naprawdę, trudno pokonać tych bramkarzy. Ono ma! I to musi być! Strzał obok bramki, serio, z 7 metrów tutaj. Nie ma wytłumaczenia, że brązowy piłkarz. Każdy profesjonalista powinien trafiać z takiego dystansu. Traore wygrał z Ramosem, tylko czy wygra z Courtois? O, minął go, ale czemu mu tak piłka odskoczyła? Nie ma takiej możliwości. Strzał obok bramki, 13 minut do końca. No niestety ja tej przewagi na boisku nie czuję. U Traore? Co za błąd, czy ja to wykorzystam? Bertrand Traore, lob, ale nad bramką. On stracił swoją moc. Ja naprawdę mam wrażenie, że to nie jest ten sam Bertrand, co ostatnio. Czy jednak to on sam na sam obrona? Teixeira, mocne podanie, Loftus Cheek nie nadział się na to, koniec meczu. Wygrywam z prowadzeniem dwóch piłkarzy po rzucie karnym, to brzmi fatalnie. Jednak cieszę się, że są te trzy punkty. Dobra, wystarczy jedna wygrana i jesteśmy w lidze szóstej.
No, w dobrym momencie mu się kontrakt skończył. Dziękuję ci za te wszystkie 25 spotkań. Grałeś cholernie dobrze, a żal mi ciebie umieszczać w rezerwach, no ale niestety muszę. Na środkowej obronie ląduje obrońca Lisów. Legenda reprezentacji Anglii. Nie, no to jest Liam Moore. Młody chłopak. Oczywiście życzę mu dobrych występów. Dobra, ostatni przeciwnik na dzi... Nie spalił. Traore, czy wreszcie będzie bramka? Prawa noga. Prawa noga. Leno broni. Nie, no to jest akurat porządny goalkeeper, więc łatwo go nie pokonam. Tak samo jak wszystkich poprzednich bramkarzy. Wyśmienicie, żyć nie umierać. Traore, zejście strzał nad bramką. Naprawdę coś się popsuło. Gamboa, dobry strzał jak na prawego obrońcę, ale nie, nic nie wpadnie. Znaczy może jak będę strzelał z odległości 5 metrów, to tak, ale zanim ja dostanę się na odległość 5 metrów, to przestajmy marzyć. Ale przeszedł i to musi być słupek! Słupek, poważnie! Jeszcze jedna próba! Obronił! Czemu muszę trzymać przycisk przełączenia piłkarza przy strzale? Jeny! To jest jakaś wielka konspiracja. Falton, przyjęcie strzał! Tak! Tak! No po raz kolejny ten piłkarz zdobywa niebywałą bramkę z dystansu. Piłka przekroczyła pełnym obwodem linię bramkową. Wonder goal! Jakby to powiedzieli angielscy komentatorzy, czyste okno, poprzeczka, no bramka marzeń, po prostu kandydat do bramki tego sezonu. To jest Falton, brązowy piłkarz. I to on ze wszystkich ludzi na boisku daje nam prowadzenie. Brawo! Nie wierzę. Thomas Müller kontra Butland, 1-1. Karny z kapelusza, tyle wam powiem. Słuchajcie, ja naprawdę mam wrażenie, że mój przeciwnik ma jakąś przewagę daną przez grę. Ja wiem, że on ma dobrych piłkarzy, ale czasami to aż przesada. Jeremy! Gol! Wpadło! Po raz kolejny do siatki wpada piłka uderzona spoza pola karnego, to jest nierealne. Ja zaraz sprawdzę, ile ci piłkarze mają uderzeń z dystansu, bo... No z pola karnego mi nic nie wychodzi. Tutaj podbiegnę, strzelę i BUM! Przepiękny gol. Przejście! No może teraz! Jak? Po prostu jak? Wygrywamy! Naprawdę jestem zaskoczony tym rezultatem. Potężny skład miał mój przeciwnik. Jak najbardziej jestem zawiedziony z występu naszego napastnika, serio, dzisiejszy odcinek... Nawet nie chcę komentować jego gry, to było okropne. Dobrze, na dzisiaj jest to tyle, klasycznie w komentarzach napiszcie, jaki nieświecący się srebrny pomocnik ma zastąpić Loftusa Cheeka, bo Faltona to ja jeszcze zostawiam. A nie, przepraszam, to była jego pierwsza bramka. To wcześniej obrońca strzelił takiego ładnego longshota, pomyliło mi się. Dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia jutro w fucie, pozdrawiam, cześć!